Julian Tuwim, Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej poprzyczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi 6 fortepianów, w szóstym armata, o, jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i 2 żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwigną. Taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. I dudni i stuka, łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost. Po torze, po torze. Po torze przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka, i stuka to. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co z kotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka to. Tak, to to, tak, to to, tak, to to, tak, to to. W wirtualnym 20. Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Leona Korusiewicza w Siewierzu wzięli udział najmłodsi czytelnicy wraz z rodzicami. Czytaliśmy Lokomotywę Juliana Tuwima. Najmłodsi czytelnicy podoczepiali wagony, gdzie w jednym są krowy, w drugim konie, w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi 6 fortepianów, w szóstym armata, o, jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i 2 żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze 40. Sama nie wiem, co się w nich jeszcze zmieści.